Szanowni Państwo, serdecznie witam Państwa na kolejnym webinarium organizowanym z cyklu Rok Botaniki z botaniką przez cały rok. To już ósme z kolei spotkanie prowadzone przez botaników, a odbywające się dzięki uprzejmości Uniwersytetu Otwartego, działającego w ramach Uniwersytetu Warszawskiego i pani dyrektor Katarzynie Lubryczyńskiej-Cichockiej, którą serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Dzisiejsze webinarium poprowadzą dla Państwa doktor habilitowana Halina Galera. Dzień dobry Państwu. Pani doktor jest pracownikiem naukowym Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego i poza roślinnością tundry antarktycznej, inwazjami biologicznymi czy synantropizacją szaty roślinnej zajmuje się także etnobotaniką i symboliką roślin. Jej styczniowy wykład rozpoczynał nasz cykl webinariów. Pozwolę sobie zapowiedzieć, co może być dla Państwa interesujące, że właśnie na stronie internetowej PTB ukazała się relacja z Łazienek Królewskich, sesji terenowej jubileuszowego zjazdu towarzystwa. Jest ona dedykowana motywom roślinnym w sztuce. Większość z nas, odwiedzając muzeum w Łazienkach Królewskich, widzi zabytki, rzeźby, obrazy. Zaś dr Halina Galera wnętrza pałacu Białego Domu postrzega jako gabinet osobliwości roślinnych. Zachęcam do spojrzenia na te wnętrza właśnie okiem botaniki. Drugą osobą, która prowadzi dzisiejsze spotkanie, jest już tradycyjnie profesor Adam Rostański, kierownik Zespołu Botaniki Ochrony Przyrody w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Specjalizuje się w ekologii, taksonomii roślin, jest także znawcą flory terenów poprzemysłowych i ich rekultywacji. Witam również dzisiejszego prelegenta, pana doktora habilitowanego Łukasza Łuczaja z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Miałam przyjemność poznać bliżej aktywność pana profesora, gdy w 2012 roku redagował właśnie zeszyt specjalny Acta Societatis Botanicorum Polonie, czasopisma wydawanego przez Polskie Towarzystwo Botaniczne, a ten zeszyt był poświęcony etnobotanice dziko rosnących roślin jadalnych. Pan profesor niedawno był gościem Ogrodu Botanicznego w Powsinie, gdzie otwierał nową kolekcję roślin leczniczych i specjalnych. Osobiście postrzegam pana Łuczaja jako ogromnego pasjonata roślin, który w każdej roślinie dostrzega niesamowity potencjał gastronomiczny, leczniczy czy różnego rodzaju walor użytkowy. Wierzę, że dzisiejszy wykład przyniesie nam sporo ciekawych doznań. Zanim jednak oddam głos naszym moderatorom, pozwolę sobie jeszcze tylko dodać, że w ubiegłym tygodniu rozpoczęła się rekrutacja na kursy Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego. Szczegóły Państwo znajdziecie na stronie internetowej Uniwersytetu. Ja tylko dodam, że oferta jest bardzo szeroka i zapewne każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. W tej chwili już zapraszam do słuchania, zadawania pytań i oddaję głos naszym moderatorom. Zatem ja pozwolę sobie krótko przedstawić sylwetkę. Nie jest to łatwe zadanie, sylwetkę pana profesora Łukasza Łuczaja, bo jego zainteresowania są niezwykle różnorodne. Oczywiście pracownik naukowy, który interesuje się związkami pomiędzy roślinami a człowiekiem na bardzo wielu poziomach. Od takiego poziomu podstawowego, czyli roślin służących jako podstawę wyżywienia dawnych cywilizacji, współczesnej cywilizacji, właśnie badania w czasie, ale również związki pomiędzy rośliną a człowiekiem wyrażone właśnie roślinami w obrzędowości chociażby ludowej. Dajmy na to, ważne, redaktor naczelny czasopisma Etnobiologia Polska, autor poczytnych książek, kilka się już przecież ukazało, te najnowsze to Dzika Kuchnia czy Dziki Ogród, wideobloger, więc obeznany z kamerą, współautor całego takiego cyklu filmowego Dziki Obiad Łukasza Łuczaja, autor i prowadzący najróżniejszych
takich kursów, warsztatów kulinarnych, serwiwalowych, no i również jeden z pionierów, jako jeden z pierwszych zajmował się łąkami kwietnymi i stworzył swoją własną autorską mieszankę Polska Łąka Kwietna. A zatem bardzo szeroki wachlarz badań, działalności, aktywności właśnie takiej na styku pomiędzy człowiekiem a rośliną. Dzień dobry. Mam zaczynać? I jeszcze dwa słowa. Zanim nasz prelegent rozpocznie, chciałem przypomnieć Państwu, że na YouTube, na czacie możemy zadawać pytania. Jeżeli kogoś zainteresuje coś szczególnie, wtedy proszę wpisać pytanie. My postaramy się na końcu te pytania przekazać naszemu prelegentowi. A w tej chwili zapraszamy do wykładu. Moment, muszę to jakoś udostępnić teraz już. Udostępnij ekran. Mam nadzieję, że będzie widać widok tryb pełnego ekranu. Czy widać teraz ekran? Tak, już jest dobrze. Już widać. Dzień dobry Państwu. Tytuł jest taki trochę, zaczyna się od nazw ludowych roślin. I może na początku wykładu od razu jakby wytłumaczę, o jakie rośliny chodzi. One gdzieś tam będą się pojawiały, ale żebyście to nie zachodzili w głowę. Mirra to jest Dysfania Schradera, taki rzadki chwast jednoroczny. Paluszki Matki Boskiej to wierzbówka kiprzyca, a jabłuszka Pana Jezusa to rzepik pospolity, Agrymonia eupatorium. Będę mówił dzisiaj o roślinach święconych, dlatego że zbliża się przepiękne święto, Święto Matki Boskiej Zielnej, podczas którego chyba Polska wygląda najlepiej. Jakbyście Państwo kiedyś chcieli zaprosić gościa zagranicznego i pokazać Polskę z dobrej strony, to go zabierzcie na święcenie roślin właśnie na Matkę Boską Zielną, bo jest to taki okres, kiedy ta roślinność jest rozwinięta w ogóle w ogrodach, dużo kwiatów. Jakoś tak jest pozytywnie wtedy u nas. Oczywiście święci się rośliny w kościołach w Polsce z różnych powodów, w różnych okresach, w innych krajach i z jeszcze innych okazji, na przykład w Chorwacji święci na świętego Antoniego. Więc u nas święci się tak, palmy wielkanocne, wianki w oktawę Bożego Ciała, czyli jakby tydzień po Bożym Ciele w czwartek oraz bukiety właśnie w Dniu Matki Boskiej Zielnej i od tych bukietów zacznę. Jest to święto stare, ale według dogmatu i według właśnie ustnej tradycji jest to święto poświęcone wzięciu Matki Boskiej z ciałem do nieba. Historią tego święta i roślinami w tym święcie zajmował się jeden z takich królów naszej etnobotaniki, profesor Józef Rostafiński, który napisał pracę Wpływ przeżyć chłopięcych Mickiewicza na obrazy ostatnich dwóch ksiąg Pana Tadeusza oraz o święceniu ziół na Matkę Boską Zielną. Tak połączył dwie rzeczy dziwnie. I on właśnie wywodzi to święto w kościele chrześcijańskim z żydowskiego święta Dnia Pierwszych Owoców, Szawłot, kiedy właśnie święci się owoce, głównie winogrona. I to święto było zaadaptowane przez chrześcijan i już w VI wieku przeniesione na 15 sierpnia. I na początku święcono na Bliskim Wschodzie płody rolne, lilie i róże, czyli było trochę kwiatów. I potem to święto przeniesiono na teren Niemiec i w Niemczech, tak pisze Rostafiński, przypuszczalnie nastąpiło połączenie to z jakimiś obrzędami germańskimi poświęconymi właśnie bóstwom żeńskim, chyba bogini Frej nawet, gdzie święcono też zioła lecznicze. I to jest ciekawe, że to jest święto, święcenie ziół Matki Boskiej Zielnej, święto bardziej germańskie. U wielu narodów słowiańskich w ogóle nie spotykamy się z tym świętem, a właśnie centrum tego święcenia było tutaj w środkowej Europie, a przez te bliskie związki właśnie Niemiec z Polską ono potem bardzo szybko przeszło do Polski. Ja w ogóle jestem ciekaw, jak zacząłem się tym świętem interesować, jak ono wygląda w różnych częściach Polski. Mam chyba po moim promotorze, profesorze Falińskim, takie odchylenie kartograficzne i pomyślałem sobie, że pierwsze, co trzeba zrobić, to trzeba objechać Polskę i zrobić zdjęcia tych bukietów po prostu wszędzie, gdzie się da. I w roku 2008
zacząłem właśnie w Dzień Matki Boskiej Zielnej jeździć po Polsce. To jest trudne, bo to jest jeden dzień. Trzeba dobrze sobie mszę zaplanować, tak? Maksymalnie do 13 można wyciągnąć z tego dnia. Po prostu chodzi głównie o robienie bukietów ludziom, którzy wchodzą do kościołów albo wychodzą z kościołów, tak? Czyli trzeba zachować ten moment. Więc też brałem sobie pomocników, czasem jeździłem całą ekipą albo na kilka samochodów jakiś region robiliśmy, albo też prosiłem ludzi, żeby te zdjęcia mi przysyłali. I tutaj nawet koleżanka Halina Galera też mi przysłała, do tej pory nie opracowałem tych zdjęć z Warszawy. Więc udało się zrobić głównie Karpaty, które są dosyć ciekawe, jeśli chodzi o to święto. Całe właściwie podkarpackie, małopolskie, śląskie, w tej części takiej południowej, pagórkowatej, a także wybrane obszary z lubelskiego, podlaskiego i mazowieckiego. To jest mapa przedstawiająca nie wszystkie miejsca, które mam, ale z wystawy, którą robiłem w Etnocentrum w Krośnie, gdzie właśnie wybrałem takie reprezentatywne zdjęcia i tak mniej więcej to się pokrywa, że mam dużo danych z Karpat i mniej z Niżu, a z północnej Polski bardzo mało, ale tam jakby chyba ta tradycja też bardziej zanikła. To jest przykład takiego dobrze wykształconego, jakbyśmy powiedzieli, w tych socjologii płatu typowego, tak, typowego bukietu karpackiego. Z pierwszej wioski, gdzie robiłem zdjęcia, z Łysej Góry w powiecie jasielskim, Beskidzie Niskim. I ten schemat się właściwie w całej tej okolicach Krosna, Sanoka, Jasła, on się powtarza, czyli mamy jabłko święcone nabite na patyk, mamy kalinę, zioło lecznicze z dziurawcem na czele, ale także inne, mamy zboża, jakieś tam też inne rośliny uprawne i ozdobne. Koper oczywiście bardzo ważny. Tutaj zauważamy też sadziec konopiasty. To taka roślinka fioletowa od dołu. Jest to roślina uważana w Karpatach, w wielu miejscach Karpat, zarówno w okresach Nowego Sącza, jak i Tarnowa, jak i właśnie Sanoka, Krosna, jako ojca ziół. On ma różne nazwy tutaj, kosajec, siedziec, szadziec, sadziec. Jest on zawsze uznawany za ojca ziół, króla ziół, a tymczasem królową ziół, może gdzieś tutaj na zdjęciu będzie, tutaj gdzieś się przebija, jest lebiodka pospolita u góry, czyli dzikie oregano, w części terenu. Natomiast na przykład w Jasielskim jest to bylica, królowa ziół. No, gdzieś ma jakieś tam odniesienia do średniowiecznych legend, nawet do starożytności, i te motywy właśnie bylicy, królowej ziół się przejawiają także w innych krajach. Tak to spotykamy bukiety tylko z dzikich roślin, ale takie bukiety spotykałem na przykład w Bartnem, w wiosce Łemkowskiej, gdzie zresztą jest cerkiew prawosławna i grecko-katolicka, dwie, ale właśnie tam to jest przykład pięknego bukietu, właśnie gdzie są same dzikie rośliny, same zioła, takie tradycyjnie używane jako rośliny lecznicze. Inny bukiet z Bartnego i tutaj mamy też krwawnik, haber łąkowy, często właśnie święcony i jeszcze inny gatunek. A to przykład bukietu z Mazowsza. Z moich materiałów na Mazowszu bardzo często wynika, że bukiety są bardziej wrzecionowate, podłużne, są cieńsze, nie są takie nabite. Święci się mniej roślin, ale bardzo ważne są warzywa. I w bukietach z okolic Warszawy wiejskich często spotykam buraki, marchew, bardzo często piołun. Pamiętajmy też, że ten teren Mazowsza jest suchszy i w lecie tam jest mniej tych roślin w stanie takim ładnym do bukietu. W Karpatach wtedy wszystko tam bucha na tych przydrożach, a tutaj właśnie mniej tych roślin jest. Ale ten inny kształt też się rzuca w oczy. W Karpatach bukiet powinien być bardzo zbity. Mówili mi ludzie, że tak, byłem w Nowicy, w cerkwi i mówili mi miejscowi, że o tych miastowych to od razu można poznać, bo oni mają taki mało zbity bukiet, taki rozchełstany. I to ma być, mówili mi ludzie, tak zbite, że potem się bierze siekierę i się to ucina siekierą, te końcówki tych łodyg. I ma być tak dużo tych łodyg, żeby mógł stać. Prawdziwy bukiet jak snop może stać po prostu. Nawet były tak wielkie bukiety dawniej, że parobka proszono, żeby niósł, bo nawet pani domu nie mogła unieść takiego bukietu. Na Podlasiu jest bardzo kiepsko. Tradycja robienia bukietów jest bardzo słaba i dominują zboża. Tam bardzo zwraca się uwagę właśnie na ten aspekt magiczny, żeby się zboże urodziło, a dużo mniej jest tam roślin leczniczych, i to zarówno w bukietach
prawosławnych, jak i katolickich. Jak powiedział mi jeden pan pod cerkwią, teraz to ludzie u nas tylko w bizony wierzą, ale mi chodziło oczywiście mu o bizony, takie te kombajny. Dlaczego badać te bukiety? Po pierwsze, ta tradycja była szeroko rozpowszechniona w Europie i ona zanikła w niektórych krajach zupełnie, albo prawie zupełnie. W Polsce przetrwała, więc mamy tutaj świetny relikt, bardzo ciekawy, coś, czego można być dumnym. Ja uważam, że się powinno tutaj ludzi w ogóle z całej Europy sprowadzać i nawet takie wycieczki wozić botaniczne i im pokazywać te bukiety. Można z tego zrobić taki produkt narodowy, taki jeden z czołowych produktów narodowych w ogóle. Druga rzecz to jest to, że w tych bukietach zachowało się wiele dawnych roślin leczniczych, tradycyjnie użytkowanych i można sobie zwyczajnie porozmawiać z ludźmi. Czyli często jak pytamy, jak prowadzę badania etnobotaniczne, to ludzie nie pamiętają, nie wiedzą co mówić, a to jest świetna okazja, żeby ludzi nawet zagadać, czy nawet z suchym bukietem przychodzimy w zimie do kogoś, mówimy, a co tam pani w bukiecie ma, nie? Kolejne to jest to, że jest to wartościowy zwyczaj do kultywowania tradycji, a więc jest to moment, kiedy ludzie mogą rozmawiać o roślinach, starsi ludzie opowiadać młodszym. Ja miałem często, jak prowadziłem badanie, byłem świadkiem takich na przykład spotkań, że tam babcia prosiła wnuczkę, żeby zebrała rośliny i wnuczka pyta, co to jest, a dlaczego, i są porozkładane te rośliny. Są też różne tam zwierzenia, bo czasem się to robi dzień wcześniej, a znowu niektórzy robią to o świcie w ten dzień właśnie samego właśnie święcenia. Także jest to takie też narzędzie mnemotechniczne. Nawet spotkałem się z tym, że ludzie sobie mają w pewnej kolejności te rośliny zbierają. Jedna pani z okolic Frysztaka mi mówiła, że no wpierw idę po przestęp przy torach kolejowych. Potem idę po wiatrowe ziele na wzgórzu. To jest Ononis arvensis akurat tam. A więc ona miała pewną kolejność zbierania tych roślin, tak? Jest też ciekawe. Jestem pierwszym, który dokumentuje i bada bukiety w Polsce. Mamy wiele wzmianek o bukietach w różnych pracach etnograficznych. Natomiast bardzo ciekawą pracę wykonał krakowski etnograf Seweryn Udziela, który przypuszczalnie w latach 1894-99 zebrał zielnik złożony ponad 100 gatunków roślin z 13 miejscowości pod Krakowem. I potem on wiele lat później pisał pracę o tym, która się w Ludzie ukazała, właśnie na temat roślin leczniczych święconych i w ogóle używanych pod Krakowem. Potem profesor Keller sprawdził ten zielnik. Okazało się, że były tam błędy, że niektóre nazwy, to trzeba uważać właśnie z tymi starymi pracami, niektóre nazwy były źle oznaczone, niektóre gatunki. Jakieś taką pracę popełniłem na temat wiarygodności badań etnograficznych starych i okazało się, że od 5 do 10% okazów jest źle oznaczonych na podstawie zielników i ewentualnie domysłów jeszcze moich. Natomiast mamy świetny materiał i ja w roku 2009 z grupą jeszcze wolontariuszy pojechałem pod Kraków i po prostu pojechaliśmy na prawie wszystkie msze w tych miejscowościach, gdzie był Udziela ponad 100 lat wcześniej. No i udało się prawie 500 bukietów skatalogować, zrobić ich florę i porównać to, co jest święcone teraz i kiedyś. Część gatunków nie pojawia się już w bukietach, a kiedyś była w bukietach, co pokazuje właśnie arkusz zielnikowy tutaj Seweryna Udzieli, dlatego że zwyczajnie wypadła. Po prostu bardzo często są to gatunki łąk zmiennowilgotnych, ewentualnie pastwisk takich nawapiennych. I na przykład kiedyś Gentiana pneumonante była używana i święcona, no obecnie jej tam pod Krakowem no bardzo mało jest, czy prawie nie ma. To jest mapa tych miejscowości, które były badane. Bardzo częstym elementem tych bukietów małopolskich jest krwiściąg lekarski, który jest taką dosyć trwałą rośliną tych łąk zmiennowilgotnych i on się opiera przemianą gdzieś tam nieraz między trzcinnikiem, nawet rośnie. I ludzie go specjalnie sobie wyszukują, mają miejsca, czasem jadą kilometrami, żeby zdobyć ten krwiściąg, nazywa się go baranki Pana Jezusa często, albo baranki, nawet u nas też we wsi też się mówi, to jest też historyczna Małopolska, bardziej na wschód, ale też się mówi baranki na krwiściąg. Cechą taką też tych bukietów podkrakowskich w porównaniu do bukietów podkarpackich jest to, że się święci jarzębinę. U nas na Podkarpaciu święci nie tylko kalinę,
jarzębinę rzadko się widuje, to raczej dyletanci tylko jarzębinę mają, a tam no właśnie w Małopolsce jest bardzo dużo jarzębiny i dużo liści paproci. Też u nas tego na Podkarpaciu zupełnie nie ma, a tam właśnie się te paprocie święci. Zdecydowanie ubyło roślin dzikich. W porównaniu do listy udzieli jest dużo mniej roślin dzikich, dzikorosnących. Dużo się pojawia przypadkowych roślin ogrodowych, typu cynie na przykład, których kiedyś nie było, czy inne takie, powiedzmy, gatunki typowo ozdobne, ale także rośliny pokarmowe ubyło. Kiedyś było więcej warzyw, bardzo wiele warzyw widać było święconych pod Krakowem, a teraz miejscami w Polsce to przetrwało, a miejscami właśnie zanika. Takie ogólne proporcje siedlisk są w miarę podobne, ale przybywa roślin ruderalnych, czyli ubyło roślin z suchych muraw kserotermicznych i to były pastwiska po prostu, natomiast przybyło na to konto właśnie typowo roślin ruderalnych, często właśnie obcych typu nawłoń. Tu mamy porównanie z ranga, czyli to najczęstość, który był najczęstszy, przy tym, że udziela 26 gatunków nazwał, że to są gatunki powszechnie święcone, więc mamy tu rangę od 1 do 26. I na przykład o nawłoci w ogóle nie wspomina, tak? Nie było jej święconej. Wrotycz jest i był, dali nie było, pojawiła się święcona. Krwiściąg był i jest, koper, tylko tam była niejasność dokładnie, czy właśnie ogrodowy, czy włoski, bo on pisze włoski, niby jest arkusz włoskiego, a w sumie to właściwie to teraz raczej się ogrodowy, tylko święci. Nie wiem, może to była pomyłka udzieli jakaś. Natomiast koper, no oczywiście dalej jest święcony. Mięta też była i dalej, cyni nie było i tak dalej można by tutaj porównywać. I właśnie nie wspominał o jarzębinie, czyli to wejście jarzębiny wydaje się jakieś takie dosyć współczesne. Mamy też gatunki, które kiedyś były święcone, a teraz nie są święcone. Tutaj mi urwało trochę, widzę tabelkę, nie widać. Natomiast na przykład tysiączki, centuria, kiedyś był powszechnie święcony, znikł tam pod Krakowem, nie ma go dużo, ludzie go nie święcą. Tak samo chryzop. Także prowadziłem badania takie dokładniejsze w okolicach Krosna i Jasła, gdzie też robiłem wywiady z ludźmi i też mam kilka prac na ten temat. I tak podobne wyniki tu są. Tu jest akurat rozkład tych właśnie miejsc badań między Gorlicami, między Jakrosnem. Także miejsca, gdzie były robione fotografie. Bukiety bardzo podobne. Tak, właśnie pod Krakowem. Oczywiście w tych miejscach, gdzie takich bardziej mniej zurbanizowanych, gdzie jeszcze są jakieś krowy, pastwiska, no to tych ziół jest więcej. Tu mamy chyba z Nienaszowa bukiet, dziurawiec, właśnie lebiotka, kalina i tak dalej, i tak dalej. Także, przepraszam, Dipsakus, czyli szczeć, też dawniej była święcona częściej, teraz też się czasem pojawia. To są bukiety miejskie, takie widzicie, to jest krosne bukiety, chaotyczne, luźne, jakby te gałązki tak wystają, to nie jest takie zbite. Tego dziurawca było dużo, bo on miał znaczenie magiczne, chronił przed dziwożonami, przed mamunkami, które porywały dzieci, zamieniały na brzydkie, brzydkie. Ale także był używany leczniczo i także bukiety były używane do robienia herbaty dla krów po ocieleniu. Po ocieleniu krowie właśnie zalewano wrzątkiem w wiadrze taki bukiet i po prostu jej tam przez parę dni taką herbatę parzono i to podobno było dobre dla niej jakoś, żeby wyjść na prostą po porodzie. W okolicach Krosna najczęściej świeci się znowu koper, dziurawiec, kalinę, wrotycz, pszenicę, jabłoń, dalię, słonecznik, owiec, czyli podobnie jak w wielu innych miejscach w Polsce. Innym świętem, które też jakby skupia wiele roślin leczniczych, wiele tradycji, jest święto Bożego Ciała.
oficjalnie Festum Sanctissimi Corporis Christi. 10 dni po niebo wstąpieniu, jest to między 21 maja a 24 czerwca. Pomysłodawcą była święta Juliana z Belgii w XIII wieku i potem zostało to wprowadzone właśnie przez biskupa Lierz, a potem przez nawet papieża jako święty. Jeszcze święci się te rośliny nie w same Boże Ciało, tylko właśnie tydzień, w ostatni dzień oktawy Bożego Ciała, robi się wianki. Ja się długo zastanawiałem, pisząc pracę, napisałem pracę o tym święcie do Journal of the Pharmacology, jest to chyba jedyna praca etnobotaniczna w ogóle o Bożym Ciele, którą napisano. I bardzo dokładnie zgłębiałem różne źródła kościelne, historyczne, na temat właśnie w różnych krajach, co tam się święciło, co było używane. I wychodzi mi na to, że jest to święto silnie, ten zwyczaj święcenia wianków jest silnie powiązany jednak ze świętem przesilenia letniego, pogańskim. I te właśnie wianki takie ziołowe były plecione w miejscach właśnie, gdzie tego święta nigdy nie było. One są na przykład w Skandynawii plecione, szczególnie, że w kalendarzu juliańskim święto Bożego Ciała często wypadało dokładnie w okolicach przesilenia letniego. Czyli mamy tu nałożenie się daty, potem się to rozbiegło właśnie po wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego, ale właśnie dlatego myślę, że przejęto te wianki. Wianki różnie się święci. W części Polski święci się każdy gatunek w osobnym wianuszku, malutkie wianuszki, na niżu, a u nas w Karpatach prawie zawsze są to mieszane duże wianki. Wygląda na to, że są jakby dwie tradycje takie. Nie wiem, z czego to wynika, nikt tego nie jest w stanie mi odpowiedzieć. Czyli na północy bardziej robimy, nieparzysta liczba często, środkowa północna Polska, robimy rezerwuar roślin leczniczych, a na południu robimy wielkie wieńce apotropaiczne, ochronne, tak, które się wiesza gdzieś tam na drzwiach czy w stodołach. I to znaczenie właśnie w Karpatach to apotropaiczne, czyli takie ogólnie ochronne jest ważniejsze. Boże Ciało było świetnym momentem, okolice Bożego Ciała, do zbierania pierwszych ziół leczniczych, czyli wtedy właśnie rozkwitały na przykład chabry, bławatki, koniczyna, rozchodnik, co tam jeszcze, kopytnik wtedy zbierano też do tych wianków, macierzanka, to jest świetny okres na zbieranie macierzanki, zresztą macierzanka bardziej pasuje do wianka niż do bukietu, więc często małe roślinki. Rozchodnik był bardzo ważny, nazwa rozchodnik pochodzi od tego, że używano go do okadzania chmur, grzmotów, żeby się rozchodziły burze. Jak szła burza, to się brało rozchodnik na łopatę do chleba, szufle i się właśnie także do leczenia chorób usznych też te wszystkie gruboszowate były. Te rośliny z grubymi listkami, takie jak rozchodnik czy rojnik, były w różnych częściach Europy zresztą używane. Często je po prostu wieszano gdzieś tam w stodołach, żeby też myszy się nie lęgły, żeby piorun nie strzelił. Jest wianek ze starego żmigrodu w okolicach Jasła z kopytnikiem właśnie wplecionym, z przywrotnikiem, też kolejne zioło takie właśnie częste w tych wiankach. Barwinek też. W okolicach Jasła i Krosna róża, macierzanka, rozchodnik, kopytnik, przywrotnik, goździk, poziomka i tak dalej. Podobne statystyki robił też profesor Adam Paluch, on napisał taką pracę habilitacyjną, to jest polski etnograf z Wrocławia, który napisał pracę na temat monografię używania roślin leczniczych w Polsce, był takim, no, powiedzmy, pionierem takiego systematycznego podejścia do tych danych. I on też tam podaje swoje prace w procentach, co mu tam wyszło z całej Polski. No, trochę się to wygląda inaczej, zresztą było wcześniej i brał z innych terenów też dane. I na przykład używanie wianków tutaj z moich ankiet, wieszanie na budynkach najczęściej, okadzanie, pary lecznicze znowu i często też leczono u dzieci różne choroby magiczne, tak zwany przestrach. Dziecko płakało, było niespokojnie, też właśnie czasem używano też wianków do okazania, ale nie tylko, także używano innych rekwizytów. Także do okazania krów. Ja spotkałem się z tym, że przed wyjściem na
na łąki, na wiosnę, pastwiska, okładzano krowy. Różne tam są reguły, na przykład zgodnie z ruchem wskazówek zegara trzeba 3 razy krowę obejść, okadzić. Raz miałem taką informatorkę, grupa pań z jednej miejscowości na Podkarpaciu i ja mówię, no to kiedy się okazało te krowy tymi wiankami? Ona mówi, jak czarownica zaczarowała, no ale to się dalej jeszcze okradza te krowy, no nie, to już wymarło. No a kiedy ostatnio czarownica wam krowę zaczarowała? Ona mówi, no będzie gdzieś w 2007, nie? Także takie były różne lokalne, nawet po prostu zachowały się do tej pory takie właśnie zwyczaje. Na koniec, nie wiem, ile mam czasu w ogóle, czy mamy jakiś czas, ile jeszcze mi minut zostało? Nie ma limitu. Nie, no jeszcze przynajmniej jest 10-15 minut, ale 10 minut, proszę. Ja się strasznie jakoś mi się dobrze mówi szybko w ogóle i może, no zobaczymy. W każdym razie na końcu chciałem powiedzieć o moich ostatnich badaniach na temat Matki Boskiej Zielnej z okolic Rzeszowa. Kiedyś dostałem list od mieszkańca Śląska, który napisał, że pochodzi z miejscowości Lubenia koło Rzeszowa i tam święci się taką cudowną roślinę mirrę. I co to jest? Pięknie pachnie, pół dzika, gdzieś tam się zasiewa na brzegach pól. No i przyszło mi arkusz tej rośliny i wtedy no, żeśmy to oznaczyli ze świętej pamięci profesorem Kolejewiczem jako Dysfania Schroederiana. Dysfania Schroedera to wcześniejsza nazwa jest komosa cuchnąca chyba. I ona ma taki specyficzny, silny zapach piżmowy. I zacząłem jeździć tam po tych okolicach Rzeszowa, niedaleko mnie, właściwie godzinę jazdy ode mnie. I rzeczywiście w niektórych ogrodach ludzie mieli tą Dysfanię. I w roku 2015 objechałem kilka miejscowości pod Rzeszowskim, objechałem kilka mszy i rzeczywiście, no nie wiem, połowie czy jednej trzeciej bukietów właśnie ta Dysfania była. To jest taka ta roślinka właśnie wystająca z bukietu, takie gronka dziwne. I zrobiliśmy taką wstępną pracę o tych bukietach. Tu mamy właśnie zbliżenie walizki trochę jak dąb, takie klapowane. Trochę wygląda jak bylica, tak z daleka. No fascynująca rzecz. Zacząłem zgłębiać w ogóle informacje na temat tej rośliny. Okazało się, że jest to roślina, która praktycznie pochodzi z Afryki. Tak, czyli pochodzenie afrykańskie. Afryka i południowo-zachodnia część Azji. Więc to w ogóle wyszło coś bardzo ciekawego i ostatnio opublikowaliśmy monografię publikowania Dysfanii Schroederiana w Polsce z grupą historyków, farmacji, kuchni, także no mamy zespół właśnie kolega taksonom, tutaj paru historyków właśnie, także mamy profesora Dumanowskiego, który przeszukiwał dane kulinarne, a także mamy profesora Tomczyka, który też jest farmakologiem i po prostu pisał rozdział na temat w ogóle składu chemicznego tej dysfanii. No fascynujące, jak to jest, że roślina, wyszło na to, że właściwie dysfania Schroederiana nie występuje w żadnym zielniku starym, ani polskim, ani europejskim, nie wiem, tam z XVI-XVII wieku. Po prostu jej nie ma. Była taka praca profesora Marco Leontiego kilka lat temu, który napisał o tym, że nasze użytkowanie roślin leczniczych w Europie jest pod wielkim, wielkim wpływem starych źródeł pisanych, że to, co było w Dioskorydesie,
tego artykułu The Future is Written, że przyszłość jest napisana, bo wszystko, co będą ludzie używać. No to jest taka dosyć kontrowersyjna teza i co ciekawe, który zrobił wielką ankietę na temat. Mamy niewielką przerwę w dźwięku. Czy może troszeczkę bliżej mikrofonu? Łukaszu, masz wyłączony mikrofon. Przerwało mi w ogóle. Aha. Tak? Teraz przerwa była. Przerwało na czym? Kontrowersyjna teza. Aha, to taka trochę kontrowersyjna teza, taka no powiedzmy dołująca, że już nic właściwie nie możemy nowego w Europie znaleźć. I podobne wnioski miał profesor Rostafiński. Jak zebrał te swoje dane na te właśnie z ankiety, to wydaje się, że był rozczarowany tymi wynikami dotyczącymi szczególnie roślin leczniczych. I nawet profesor Piotr Keller napisał artykuł o tym. Właśnie o tym, że jakże Rostafiński w pewnym momencie jakby zwątpił te swoje wyniki badań. No i to odnalezienie takiej rośliny, której nie ma w zielnikach, jest wręcz czczona pod Rzeszowem jako roślina święta, jest no niesamowicie tajemnicze. Właściwie no, wydaje się, że przypuszczalnie była to roślina, która była mylona z inną rośliną. Mamy taką jeszcze komosę wonną Dysfania, w tej chwili to się nazywa, to kiedyś było Henopodium, teraz to jest Dysfania botrys. I ona jest dosyć podobna i podobnie pachnie, tylko podobno ładniej. I ona była używana od starożytności. Pojawia się w starożytnych źródłach, pojawia się w starych zielnikach. I myślę, zaraz pokażę mapę jeszcze. Aha, bo nie mam prezentacji w ogóle teraz, tak? Znowu. Muszę udostępnić. Tak, wyskoczyła prezentacja. Wyskoczyła nam. Ja może przeskoczę dalej. Jest, tak? Tak, teraz widać. Prezentację, tak, dobrze. Tylko teraz mi nie chcę jej przerzucać. Bardzo dziwne. Halo? Tak, widzimy, jest. O, teraz może spróbuj. Jeszcze muszę, coś się dzieje dziwnego. Tak. Momencik, muszę jeszcze raz udostępnić ekran. Tak. No mój komputer nie chce dalej przewijać prezentacji. To jest szkoda. Czy to jest prezentacja PowerPoint? Nie, to jest w PDF-ie. O jest, teraz przeskakuję. Aha, no to... Więc o tej dysfanii w ogóle powiem. Ona w okolicach Rzeszowa jest święcona w bukietach, jest uważana za najważniejszą roślinę w tych bukietach święconą i potem wyciągana i używana do różnych celów, na przykład przeciwko molom i to się pokrywa z użytkowaniem właśnie dysfanii botrys też, do okradzania domu na Trzech Króli zamiast mirry, stąd właśnie nazwa, tajemnicza nazwa, że ta roślina ma taką nazwę mirra, a także napar dawany krowom po ocieleniu, także właśnie używana do nadawania miłego zapachu dla domu, wieszana z bukietem, a także kładziona pod głowę nieboszczykowi. Tu mamy mapę, gdzie widać rozmieszczenie gatunków z rodzaju dysfania w Polsce. To na czerwono, to są stanowiska znane Dysfanii Schradera, czyli ona się skupia właściwie na Rzeszowszczyźnie, w takim trójkącie powiedzmy Rzeszów, Przeworsk, Leżajsk, gdzieś tam wychodzi trochę. Jedno stanowisko z Lubelszczyzny jest. Natomiast czarne kropki to są stanowiska dysfania botrys, które są rozproszone po całej Polsce, ale bardzo nielicznie. Była to roślina, która była kiedyś też właśnie gdzieniegdzie uprawiana jako roślina lecznicza i była znaną rośliną też przeciwko bólowi głowy i molom, znaną też w zielnikach zachodnich, po angielsku nazywa się Oak of Jerusalem, czyli dąb jerozolimski. Mamy wreszcie tutaj cztery
niebieskie kwadraciki. Te niebieskie kwadraciki to są stanowiska Dysfania ambrosioides. Jest to jeszcze inny gatunek z tego rodzaju, tak zwany epazote, roślina lecznicza i przyprawowa używana, pochodząca z Ameryki. Czyli mamy w Polsce właściwie takson afrykański, takson rodzimy, europejski, w sensie, że europejski właśnie botrys oraz takson amerykański, który jakby no specjalnie się w Polsce nie rozprzestrzenia, ale jest ważną rośliną leczniczą w Ameryce. To są zdjęcia zrobione przez jednego ze współautorów, doktora Wolanina, podczas badań terenowych w okresach Rzeszowa właśnie, gdzie ta dysfania występuje. I tutaj mamy po prostu jakieś takie zarośnięte trochę nawłocią, trochę przez kury przegrzebane podwórze. Mamy po prostu w rabatkach normalnie, czasem jest ona rzeczywiście taka hołubiona, sadzona, ale raczej wszyscy mówią, że ona się sama sieje, tylko trzeba ją ochronić. Czyli mamy tutaj taki rodzaj półuprawy. To jest zbliżenie na mapę, gdzie mamy właśnie z tego artykułu, który prezentowałem wcześniej, mamy tutaj rozróżnienie na stanowiska, na czarno są stanowiska, gdzie nie stwierdzono, żebym się nie pomylił, nie stwierdzono użytkowania. Czerwone kółeczka to tylko... Momencik. Chyba się przejechałem coś. Tylko mi zasłania tutaj. Czerwone kółeczka to jest roślina, jest tylko w uprawie i jest używana. Czerwone kwadraty roślina jest i w uprawie, i dziko jest używana, a czarne to jest stwierdzona, ale nie jest użytkowana. Także rzeczywiście ten zasięg jest taki bardzo, bardzo, bardzo zwarty. I to jest też ciekawe, czyli wygląda na to, że to jest jakieś jedno źródło, że być może jeden ogrodnik, jeden zielarz kiedyś tą roślinę promował i po prostu gdzieś to się ten kult tej mirzy jakby rozszedł. Tutaj jest też ciekawa rzecz, że pokrewny gatunek właśnie Dysfania botrys była miejscami używana także w Karpatach, czyli ten taki duży zasięg użytkowania Dysfanii był szerszy niż w tej chwili, a także Dysfania schroederiana jest dużo częstsza w zachodniej Ukrainie i trzeba by tam też zrobić badania i zobaczyć, być może właśnie ta roślina tam jest też użytkowana. Że być może ten zasięg taki zwarty tutaj, on ma jeszcze jakieś tam wyspy czy drugą część na terenie Ukrainy, aczkolwiek w okolicach Przemyśla tej dystanii no prawie, że nie ma. Także myśmy sprawdzali, to nie jest tak, że myśmy tylko doszli do pewnych kwadratów. Nie, doktor Wolanin sprawdzał w innych częściach właściwie Podkarpacia i tej dystanii tam nie ma. Także to byłoby chyba... Tyle z prezentacji. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. No i otworzymy dyskusję dotyczącą kilku przynajmniej problemów, z którymi chcielibyśmy jeszcze poszerzyć ten temat, który w tej chwili nam pan profesor omówił. Halinko, czy ty masz pytanie, czy ja mam zadać pytanie pierwsze? Pierwsze pytanie, no trochę etnobotanik do etnobotanika. Czy nadal jest sens prowadzić badania etnobotaniczne w XXI wieku? Czym takie badania są skażone? Jakie pojawiają się problemy, których wcześniej nie było? To znaczy trzeba jeszcze rozróżnić badania etnobotaniczne w Polsce i w miejscach jakichś takich mniej dostępnych, mniej skażonych cywilizacją. W Polsce. Próbujmy w Polsce, tak. W Polsce mamy wielką wiedzę na temat, co kiedyś używano. Mamy niesamowitą ilość prac etnograficznych, które dokumentują tą wiedzę, która wymarła w dużym stopniu.
Natomiast mi się wciąż udaje znaleźć jakieś informacje, jakieś wierszyki, jakieś tradycje, których nie ma w pracach etnograficznych. Czyli nawet jakiś zapalony magistrant jest wciąż w stanie odnaleźć bardzo ciekawe informacje i przykład właśnie tej mirry, tak, która no być może ta tradycja mirry na przykład wcale nie jest taka stara, tylko na przykład ta mirra się pojawiła gdzieś w XIX wieku, czy XX nawet, i to jest, choć informatorzy mówią, że to od dziada, pradziada właśnie tą mirę używali pod Rzeszowem. Natomiast wydaje mi się, że takim terenem niedobadanym jest Nisz Polski, dlatego że etnografowie skupiali się głównie w Krakowie, najwięcej było w Krakowie, i było takie przeświadczenie, że właściwie taka, że tak powiem, ciekawa część Polski do badania, gdzie są stare tradycje, jakieś reliktowe, to są Karpaty, ewentualnie Polesie, tak? A coś, co nie jest, i tutaj jakby nawet Podlasie jest słabo zbadane, co pokazała zresztą doktor Ewa Pirożnikow, robiąc badania na Podlasiu, gdzie znajduje fenomenalne rzeczy. I tego etnografowie bardzo mało wyłapali. Jedynie Michał Fedorowski swego czasu właśnie zapisał dużo tej wiedzy i też nie wszystko było znane, to niedawno część tych materiałów odnaleziono. Według mnie Mazowsze jest bardzo ciekawe i bardzo mało zbadane. Mój doktorant, obecnie już doktor Marcin Kotowski, badał użytkowanie grzybów na Mazowszu. I no, dostał gigantyczną listę, tam około 80 gatunków grzybów w sumie na Mazowszu użytkowanych kulinarnie, co jest najdłuższą listą na świecie. Zanotowano z jednego regionu. Ale także mamy na przykład niesamowite prace takiego etnografa łódzkiego Jana Pawła, o ile pamiętam, Dekowskiego, który napisał kilka prac na temat właśnie pożywienia ludności okolic Kozienic, Łowicza, okolic Sieradza. I tam są fenomenalne informacje, na przykład jedzenia rzęsy wodnej na przykład, czy ostrożni, ciekawych gatunków grzybów. A według mnie jest to tylko wierzchołek góry lodowej. Mi się wydaje, że dalej jakby z ludźmi na Mazowszu porozmawiać gdzieś tam, w takich miejscach nawet w miarę cywilizowanych, tylko pójść tam kilka kilometrów dalej, gdzieś tam do jakiegoś przysiłka, no to wciąż tam coś znajdziemy. To jest trochę porównywalne do Muraw kserotermicznych. My wiemy, że większość Muraw wymarła, tak? Ale wciąż no mamy jakieś reliktowe Murawy, tak? Czyli dalej mamy takie reliktowe osoby czy rodziny, które mogą ciekawych informacji dostarczyć. Takim przykładem poszukiwania reliktowych tradycji jest użytkowanie barszczu zwyczajnego w Polsce. Barszcz zwyczajny był użytkowany jako roślina na zupy. No i mówi się, że nazwa zupy barszcz pochodzi od barszczu, choć być może w ogóle to słowo barszcz oznaczało w ogóle zupę z zielonych roślin. W każdym razie nie wiadomo, co było pierwsze, barszcz czy zupa. Natomiast rzeczywiście była tradycja kiedyś na Słowiańszczyźnie kiszenia liści barszczu czy młodych pędów barszczu i robienia z nich zupy. I to w Polsce dosyć wymarło. Mamy niewiele wzmianek, powiedzmy, bardziej właśnie z terenów dawnego księstwa litewskiego. Właśnie Fedorowski pisze o robieniu barszczu na Podlasiu, w okolicach Grodna. Natomiast mi o robieniu barszczu opowiadał profesor Adam Zając, który mówił, że jego babcia robiła ten barszcz w okolicach Bielska Białej. I ja zawsze uważałem, że była ostatnią osobą według jego właśnie opisów, która w Polsce taki barszcz robiła. I opowiadałem to kilka razy na różnych wykładach i potem zaczęły się do mnie zgłaszać inne osoby, u których w rodzinie dalej się ten barszcz robi. Więc zgłosiła się rodzina z okolic Wieliczki, która nieprzerwanie ten barszcz robi. I także ktoś spod Siemiaty, który mówi, że też no, zawsze się robiło, się dalej robi barszcz z barszczu, czyli jakby mając teraz te wszystkie media elektroniczne, tak, Facebook, YouTube, no można apelować do ludzi, można rzeczywiście tych, powiedzmy, te dwie czy trzy osoby ostatnie w Polsce, które to robią, jeszcze wyłapać.
Tu mi się przypomina taka praca z Genetic Resources and Crop Evolution na temat robienia ciasteczek z żołędzi na Sardynii, gdzie właśnie jakąś ostatnią babcię, która takie ciasteczka umie robić, gdzieś tam, że tak powiem, złapano i zrobiono artykuł o niej. Także do tego stopnia, że można o jednej osobie, która taką tradycję przechowała, zrobić artykuł. Ale wydaje się z drugiej strony, że takie wiadomości pozwalają uchronić od zapomnienia właśnie te dawne przepisy kulinarne. To w tej chwili przecież jest bardzo modne, a jednocześnie wiemy, że wielu serwiwalowców nie posiada wiedzy podstawowej, praktycznej, więc rzeczywiście takie informacje bardzo konkretne, jak to robić, z pewnością mogłyby się przydać po to, żeby zachować pewne tradycyjne rośliny. Ale ja jeszcze zadałam to pytanie, jakie są zagrożenia, jeśli chodzi o XXI wiek, ponieważ na przykład tu w Wilanowie, gdzie obserwowałam takie bukiety, pojawiają się coraz liczniejsze dziwne rośliny uprawne, które zupełnie nietradycyjne. Czy ty też to zaobserwowałeś? Oczywiście, na przykład aronia się pojawia często w bukietach. Ale to jest przykład, że to jest wiedza żywa, innowacyjna, że po prostu myślę, że w każdej wiedzy tradycyjnej no jest jakiś taki element innowacji. Zresztą nawet Kościół bardzo, bardzo niezwykle konserwatywny, on też od czasu do czasu wprowadza różne innowacje gdzieś tam, no nie wiem, tak jak ruch oazowy na przykład, czy jakieś tam innowacje w liturgii. Więc w każdej tradycji tak będzie, że gdzieś tam się będą pojawiały takie innowacje i my nawet tego nie zauważamy. Tak jak było z tą jarzębiną pod Krakowem, że nie było, a teraz właśnie jest. I my już myślimy, że to jest takie bardzo tradycyjne. Zagrożeniem jest w ogóle zanik flory, zanik roślinności, po prostu. Zanik wiedzy. Ludzie w ogóle i też zanik wiedzy, to jest druga rzecz. Mówimy o tak zwanej dewolucji wiedzy. Dewolucji wiedzy i degeneracja tych tradycji przebiega dwutorowo. Spotykam ludzi, którzy znają nazwy, ale nie potrafią połączyć tej nazwy z rośliną. Bo takie rośliny jak macierzanka na przykład, to jest piękne polskie słowo, każdy człowiek, Polak, macierzanka skojarza jakieś zioło, tak, czy dziurawiec. No i ludzie znają te nazwy, dziurawiec, macierzanka, jaskółcze ziele, ale zupełnie nie mają pojęcia, jak to wygląda. A druga jest taka, że znają rośliny, ale nie mogą ich znaleźć, bo wymarły. I o ile na przykład w miastach dominuje ta ignorancja, że ludzie nie znają roślin, to na wsiach niestety znam bardzo wiele starszych pań, które by marzyły o tym, żeby macierzankę mieć w wianku. Nie ma już, bo ona była na pastwiskach, tak? Ten poziom degeneracji, jak to mówi się, trywializacji flory jest tak zaawansowany, że na przykład trudno krwawnik teraz znaleźć. Nie wiem, czy Państwo to też zauważacie. Miejscowości, w których mieszkam w okolicy właśnie Krosna, kiedyś, jeszcze 10 lat temu, dla mnie nie było problemem zebranie sobie bukietu dziurawca na zimę do herbaty. W tej chwili ja byłem w tym roku aż pod granicą słowacką w Beskidzie Niskim, żeby w ogóle zebrać worek dziurawca, bo po prostu go nie ma, bo nie ma wypasu. Zanika krwawnik i to już jest najgorsze chyba, no bo już zostanie tylko co, mniszek i nawłoć i no naprawdę jest ciężko znaleźć jakieś łąki z krwawnikiem. Tu jeszcze jest, krwawnik też cierpi od koszenia na dopłaty, bo kiedyś było tak, że oczywiście nie było dopłat i pola zarastały, bo się nie opłacało uprawiać, a teraz są dopłaty, które chronią ten teren nieleśny i rzeczywiście często są bardzo sensowne. Natomiast na skutek właśnie takiego starannego dokaszania co roku użytków zielonych zanikają takie rośliny takich właśnie ugorów, takich miejsc, które przez rok czy kilka lat były nieuprawiane, a więc dziewanny, takie, które się nie załapują z kwitnieniem przed koszeniem. I mamy właśnie zanik krwawnika i zanik dziewanny, które też nie lubią, zanik wiesiołków też w ogóle. Ja zbierając rośliny ze swoich mieszanek jeszcze kilkanaście lat temu, nie miałem żadnego problemu z tym, żeby pojechać gdzieś tam w okolice Katowic, czy Łodzi, czy Warszawy, i zbierać sobie wiesiołki, a w tej chwili tych wiesiołków jest bardzo mało. Dlatego właśnie, że były takie pola, które były kilka lat porzucone i te wiesiołki sobie tam szczęśliwie żyły, a teraz bardzo ciężko jest o takie populacje wiesiołka.
Czy teraz ja bym chciał, ponieważ mamy szereg pytań od naszych słuchaczy, które nawiązują bezpośrednio do wykładu, ale jeszcze chciałbym zacząć takim pytaniem bardziej ogólnym. Może to nam troszeczkę też wyjaśni pewne zagadnienia związane z etnobotaniką i w ogóle z znajomością roślin leczniczych. Chciałem zapytać, czy liczba znanych roślin jadalnych czy też leczniczych wykorzystywanych przez mieszkańców, tak zwanych lokalsów, jest związana, wydawałoby się, że jest, z lokalnym bogactwem flory. To znaczy, chodzi mi w takim aspekcie światowym, że no my jesteśmy mieszkańcami Europy Środkowej, dajmy na to, a jak tam w Azji Południowo-Wschodniej, a jak w Arktyce na przykład. Czy jest taka zależność, że bogactwo lokalnej flory przekłada się na znajomość i wykorzystywanie przez ludzi tych roślin? Na pewno jest, ale nie wiem, czy jest statystycznie istotna, czy to jest taka silna relacja. Aha. Jeśli mamy bardzo ubogą florę, to wiadomo, że użytkowanie roślin, będzie lista będzie krótka. Jak mamy tundrę i badamy, nie wiem, samów, którzy tam wędrują z reniferami, czy ludy Syberii, lista roślin jest bardzo krótka, bo gatunków jest bardzo mało. Natomiast jeśli badamy społeczności, gdzie mamy florę bogatą, to tutaj jest różnie, bo są czasem no, bardzo kontrastujące w ogóle postawy wobec roślin. Tutaj szereg ciekawych prac zrobił zespół profesora Andrei Pieroniego z Włoch, który bada właśnie na stykach granic, na przykład badał na styku Ukrainy, Rumunii społeczności, czy powiedzmy na styku Macedonii, Albanii, społeczności słowiańskie, na przykład albańskie, tak, rumuńskie i jak kultura wpływa na użytkowanie roślin. Czasem jest tak, że rzeczywiście, że w podobnych warunkach dwie społeczności o dwóch językach i trochę innym sposobie życia używają podobnych roślin, ale często się bardzo różnią, czyli jest wpływ bardzo duży kultury. Jest także wpływ sposobu gospodarowania. Takim bardzo, dosyć znanym wśród antropologów fenomenem jest to, że zbieracze łowcy, którzy są uważani za pierwotny, za ludzi, którzy użytkują roślinność, czy w ogóle ekosystem w sposób taki, jak pierwsi ludzie użytkowali, oni znają mniej roślin niż rolnicy. To jest taki amerykański antropolog Cecil Brown to sformułował, że właśnie rzeczywiście, i jak ja specjalnie nawet jeździłem na konferencję o zbieraczach łowcach, żeby to potwierdzić. I rzeczywiście to mówią zbieracze łowcy, że oni, badacze zbieraczy łowców, że oni używają mniej gatunków niż archaiczne społeczności rolnicze. Zbieracze łowcy są zwykle bardzo skoncentrowani na zdobywaniu kalorii, na polowaniu, rybołówstwie, ewentualnie wykopywaniu korzeni, bulw, które mają dużo kalorii i ewentualnie zbieraniu orzechów. Natomiast w społecznościach rolniczych coś takiego się pojawia, że na przykład nawet w tej archaicznej gospodarce wypaleniskowej mamy jakieś tam polanę wypaloną, pojawiają się chwasty. Ktoś tam sieje coś, sadzi, a tu nam chwasty rosną. I te chwasty trzeba usunąć, ale przy okazji te rośliny ruderalne mają zwykle mniej, miększe liście, jest mniej gatunków trujących. Jak idziemy spod domu, spod pola uprawnego z ziemniakami w las, to im bardziej w las, tym więcej gatunków trujących. Tak? No im więcej gatunków jadalnych jest w zbiorowiskach segetalnych czy ruderalnych gdzieś tam na przychaciach, gdzie bym powiedział, że 3/4 gatunków jest jadalnych. Trujące są rzadkie, to może być, nie wiem, bieluń albo lulek, albo wilczomlecz, ale tych gatunków jest naprawdę mało. Natomiast na łąkach też. Pastwiska już jest gorzej, bo są aromatyczne gatunki, gorzkie, a w lesie w ogóle jest bardzo dużo roślin trujących, ale nie tylko. Więc ci pierwotni rolnicy jakby usuwając te chwasty, zaczęli je gotować w większej ilości, no żeby wykorzystać, mieli taki po prostu dodatkowy benefit z tego pielenia chwastu, że jeszcze nie dość, że wyrwali je, to jeszcze mogli je zjeść. Oczywiście zbieracze, łowcy, dokończę jeszcze, też jedzą zielone części roślin, ale zwykle nie są na tym skoncentrowani, czyli jedzą mniej gatunków
albo na przykład tylko jest wczesną wiosną, obskubywali rdzenne ludy Ameryki, na przykład, nie wiem, jakieś pąki, wierzb czy czegoś, czy jakieś koniczyny młode, bo mieli potrzebę czegoś zielonego po zimie, takiego odświeżenia. Natomiast rzadziej się te społeczności takie nastawione na zielone części roślin pojawiają. No, niezwykle to ciekawe i faktycznie no nie można tak prosto wyciągać wniosków z takich zależności fitogeograficznych oraz no, to jest ciekawe, co mówisz o tym, że im głębiej w las, tym gorzej, ale faktycznie jak się człowiek nad tym zastanowi, to faktycznie coś w tym jest i warto znać rośliny. Jeszcze dodam, że właśnie mówimy o tak zwanych całych takich agroekosystemach, czyli właśnie te rośliny, które są zależne od gospodarki rolnej. I teraz ta chemizacja rolnictwa teraz no, negatywnie wpływa na możliwość pozyskiwania, czy bezpieczeństwo pozyskiwania tych roślin z pól uprawnych. I ja muszę powiedzieć, że i tak łatwiej mi znaleźć rośliny jadalne w Warszawie niż u siebie we wsi, bo więcej ruderałów jest. Mi się w tym roku udało w promieniu 1 kilometra od mojego domu znaleźć jeden okaz komosy białej, słownie jeden. Po prostu tak ta flora ruderalna jest po prostu zniszczona. A jeszcze wracając do tej Azji, tutaj możemy obserwować takie, że tak powiem, maksimum użytkowania tych gatunków, bo oni mają taką fiksację na ingrediencjach, żeby było jak najwięcej składników, eksplorację wszystkich możliwych taksonów, smakowanie tego, chwalenie się tym, że ja tam zjadłem jeszcze jakiś rzadki gatunek, co też czasem powoduje problemy w ochronie przyrody, bo się po prostu zabija różne rzadkie gatunki. I na przykład w Chinach każdy park narodowy ma restauracje przy wejściu do parku, które serwują lokalną florę. I zwiedzanie parku narodowego polega głównie na, pierwsza część zwiedzania to jest degustacja no, tych gatunków, które w tym parku rosną. I tych gatunków używa się w skali nawet jednej doliny górskiej w Chinach, czy w Tajlandii, czy w Laosie około 100. To powiedziałbym, jest taki standard, że jeśli mamy teren wielkości kilku wiosek, to znajdziemy ludzi, którzy nam opiszą 100 gatunków, które się tam, dzikich roślin, które się tam jadą. Dziękuję bardzo. No, niezwykle to ciekawe. Ale chciałem teraz wrócić jeszcze do pytań, które nasi słuchacze zadają i wiążą się bezpośrednio z tematem wykładu. Na przykład interesujące pytanie, czy chodzi o tu już nasze krajowe obyczaje związane ze świętami, o których mówiłeś. Czy są jakiekolwiek rośliny, których pod żadnym pozorem nie wolno było używać do bukietów? Ze względu na złą wróżbę, czy jakieś negatywne konotacje. Znaczy spotykałem się na przykład z tym, że nie wolno używać tojadu. A zarazem spotkałem się ze święceniem tojadu w Tatrach. Nie wiem, czy to wynika z ignorancji, czy rzeczywiście, no bo jakbyśmy krowie dali taką herbatę z tym tojadem, to już robi się niebezpiecznie. Tabu był także przestęp, tak, bryonia, który był, udziela, pisze, że święcą jeno czarownicę. Przestęp to mógł być dlatego, że był czasami jego takie zgrubiałe kłącza były używane jako falsyfikaty mandragory. Tak. Stąd takie konotacje. W niektórych miejscowościach nie zbierało się ostów, ostrożni, kolczastych roślin, a w niektórych się je zbierało i święciło się do góry nogami, korzeniem do góry po to, żeby zwalczyć chwasty. I tutaj mamy taką do czynienia z taką dużą heterogennością, czyli mamy pewien jakby zrąb tradycji, który jest wspólny dla całych regionów czy całej Polski i mamy przeróżne lokalne innowacje, które się pojawiają w różnych aspektach tej etnobotaniki. Na przykład w różnych częściach Polski była taka roślina, która się nazywała porwitaniec. Porwitaniec to był kwiat, który sobie dziewczę zbierało i wkładało gdzieś tam pod bluzkę, pod suknię, i szło na zabawę, żeby chłopcy ją porywali do tańca. I te gatunki są różne. Ja się spotkałem z tym, że jest to drżączka Bryza media, że jest to któryś z gatunków stelarii, gwiazdnicy.
Więc bardzo często jest tak, że chodzi jakiś taki motyw słowny, czy wzorzec jakby użytkowania rośliny, ale potem różne rośliny się podczepia pod ten wzorzec. Tak jest na przykład z przestrachem, właśnie leczeniem tego przestrachu u dzieci, gdzie też w jednej miejscowości mi mówili, że to jest niecierpek pospolity, w innej, że to jest wyka, a w innej, że coś tam jeszcze. Także po prostu potem jest to dostosowywane do lokalnych tradycji. Podobnie jest na przykład ze słowem arnika. Swego czasu po prostu byłem na wykładzie, na jakiejś konferencji, gdzie ktoś opowiadał właśnie, jak słowem arnika nazywano różne lecznicze rośliny o żółtych kwiatach, szczególnie z rodziny złożonych, gdzieś tam, które się w Europie pojawiały. Ja na przykład znam z Beskidu Śląskiego takie określenie ziele na przelęknienie. To chyba jest to samo, to ten na przestrach. Chociaż nie dowiedziałem się, co to za ziele, ale było używane właśnie. Ciekawym przykładem innowacji jest nazywanie gatunków obcych, które były wspomniane. I na przykład spotkałem się z tym, że w moich okolicach na rdestowca japońskiego mówi się bambus. Orzechy czarne w parku w Bratkówce są nazywane przez miejscową ludność, posadzone przez rodzinę Starowiejskich, którzy byli właścicielami tego parku, kokosy. Kiedyś mi jeden z mieszkańców mówi, że słuchaj, zobacz, mamy kokosy w parku. Ja mam te kokosy. No naprawdę, u nas rosną kokosy normalnie, wielkie mają owoce, takie spadające w jesieni. Ja tam przychodzę, a to jest orzech czarny. Spotkałem się z tym, że co to jeszcze takiego obcego nazywa? Aha, ostatnio spotkałem się z smotrawa okazała. Gatunek taki no niepewny, czy rodzimy dla Bieszczadów, czy nie, rozprzestrzenia się po Polsce, po Beskidzie Niskim w ogóle szaleje teraz. Idzie w kierunku od Bieszczadów tutaj wzdłuż rzek. I właśnie w jednej miejscowości powiedziano mi, że my to nazywamy Piotrowe Ziele. Przypuszczalnie dlatego, że na Świętego Piotra zakwita. Bo sprawdziłem w tym roku rzeczywiście na Świętego Piotra i Pawła 29 czerwca smotrawa zakwitła. Powiedziano mi, że na żółtlicę, że nazywa się ją w okolicach Frysztaka ruska trowa. Dlaczego ruska? Albo mówi, jak w 80-tych latach ruskie zaczęli sprzedawać na targu we Frysztaku, to się ten gad rzucił na ziemniaki wtedy. My mówimy na to, że pewnie ruskie przynieśli, nie? Więc te historie są bardzo różne. Ja kiedyś próbowałem na przykład prześledzić, kiedy się pojawiła wyka brudnożółta w mojej miejscowości, która jest gatunkiem no takim gdzieś tam z terenów bardziej środkowej Europy Południowej, który do nas przeszedł. I jeden z mieszkańców mi mówi tak, no to przyszło do nas z Wysokiej Strzyżowskiej. A pytam dlaczego? Bo wszystko, co złe, to przychodzi pewnie tam z tej Wysokiej, tej pewnie ta wyka przyszła, nie? Która nie była zła, tylko on podejrzewał, że ja myślę, że ona jest zła i po prostu od razu jakąś taką mitologię dorobiono, że tam właśnie z tamtej strony to przyszło. Tutaj mam uwagi, że nam czas się powoli kończy, a mam jeszcze parę takich ważnych pytań. Na przykład, czy tradycja tworzenia bukietów na święto Matki Boskiej Zielnej jest wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO? A jeżeli nie, czy coś się dzieje w tej sprawie? Chyba nie jest wpisana i warto by wpisać. Następnie, czy do roślin, do bukietów, jakich roślin nie zbierać do bukietów, bo na przykład boję się, że zerwę jakąś roślinę chronioną. Czy tu są jakieś reguły, czy... To znaczy w ogóle reguła jest taka, że jak widzimy jeden okaz rośliny, go nie zrywamy. Ja bym powiedział, taką przyjął regułę, żeby nie zrywamy nigdy więcej niż 1/10 populacji. Wtedy nawet jeśli nam się zdarzy zerwać roślinę chronioną nieświadomie, no to nie zniszczymy większej ilości. Poza tym teraz są aplikacje internetowe. PlantNet na przykład, czy nawet tą soczewką Google'a, można rzeczywiście w 90% trafnie rośliny oznaczyć. No i rośliny chronione zwykle nie rosną na polach, na przedrożach, tylko są to rośliny rosnące gdzieś tam w parkach krajobrazowych, czy w lasach, czy w jakichś tam suchych murawach kserotermicznych, tak?
Tak. Dziękuję. Teraz tak, ile średnio, czy można określić gatunków, znajduje się w pojedynczym bukiecie na Matki Boskiej Zielnej? Czy są w tym względzie różnice między regionami? Są różnice, ja to liczyłem nawet. Wydaje mi się, że wychodziło mi 8 gatunków. 8 gatunków wychodziło mi średnio, ale w to wliczałem takie bardzo liche bukiety, bo takie dobre bukiety to mają tam około 30 gatunków nawet. Są różnice rzędu 1-2, czyli powiedzmy, jakbym stawiał, na Podlasiu będzie 5, a pod Rzeszowem będzie 8. Rozumiem. Jeszcze pytanie, czy wiadomo coś o składzie bukietów na terenie Wielkopolski? Ja niestety nie dostałem zdjęć wielkopolskich, chyba ze 3 czy 4. W jednym był też Krwiściąg, o ile pamiętam. Gdzieś tam może nie wiem, czy to była Wielkopolska, czy bardziej nawet Kujawy, ale ja podejrzewam, że te bukiety były podobne, tylko ten poziom ucywilizowania, on tak w kierunku zachodnim rośnie. I w tej chwili Wielkopolska jest taka bardzo wyprana z tradycji etnobotanicznych, ale nie do końca. I to pokazują też badania moich przyjaciół z Poznania, którzy pokazali też, że tam są też ciekawe tradycje różne. Był taki etnograf poznański Jerzy Wojciech Szulczewski, który w latach 20. i 30. dokumentował tradycje użytkowania roślin i rośliny sprzedawane na targach w Poznaniu. I jak się przyjrzymy temu, co było na targach w Poznaniu sprzedawane, jakie były wierzenia o tym, to jest dosyć bliskie Małopolsce, tak? Tylko że to jakby tam wymarło. Coś mogło na przykład przetrwać koło Krakowa czy koło Tarnowa, czy gdzieś tam koło Nowego Sącza, a te same rzeczy były znane pod Poznaniem, ale one wcześniej wymarły. Natomiast w Wielkopolsce na przykład mamy niesamowitą popularność czarciego żebra, czyli ostrożnia warzywnego, który jest sprzedawany w Poznaniu w wielu miejscach i uważany za panaceum na wszystko. I w takich torebkach papierowych widziałem sprzedaży suszone liście ostrożnia warzywnego. I jest to coś, co jest znane od XIX wieku i tam jest bardzo silne. I tego nie ma w innych częściach Polski, jest to bardzo, bardzo poznańskie. Jeszcze mam takie pytanie dotyczące składu, ponieważ to też się pojawia. Ktoś pyta, czy, bo w zdjęciach, które były widoczne w czasie prezentacji, nie było marchwi. Czy marchew jest bardzo regionalna? Marchew, to znaczy dzika marchew się pojawia bardzo rzadko, czasem gdzieś tam zerwana w bukiecie. Natomiast marchew w sensie korzenia spotyka się w całej Polsce, ale nielicznie. Ja do tej pory pamiętam piękny bukiet z marchwiami w Pienin, gdzieś w jakiejś wiosce pienińskiej pamiętam, ale widziałem marchew i pod Krakowem, i na Podkarpaciu, i na Mazowszu. Tylko, ale że... krótkę, czyli uprawną, prawda? Tą tak. pomarańczową. Tak, po prostu korzeń do góry nogami, święcony, spotyka się. Dawniej często święcono groch na przykład. W tej chwili się nie spotyka grochu, a kiedyś groch był ważny. Ja tylko czekam, kiedy soje zaczną święcić. Widzę, że w tym roku dużo soi się uprawia i jeszcze w bukiecie żadnym jeszcze soi nie widziałem. Tak widziałem. Ciekawostką też jest na przykład święcenie makówek, które są, mak jest lekarski w tej chwili nielegalny. Uprawa jest związana z uzyskaniem licencji. I są osoby, które obchodzą to, boją się uprawiać mak, natomiast mają stare makówki, które przekładają z roku na rok do bukietu, bo to jest bardzo ważne, żeby była. Nawet słyszałem o osobach, które konopie próbują święcić, ale to już dużo rzadziej, bo po prostu też to jest, no, ale po prostu, bo też konopia też była bardzo ważną się oświęconą kiedyś w bukietach, a w tej chwili, no, z wiadomych względów już nie. I mam jeszcze takie dwa, właściwie no może ostatnie pytania, nie wiem, dlaczego akurat nazwano wierzbówkę paluszkami Matki Boskiej, a rzepik jabłuszkami Pana Jezusa? Więc tak, bo to jest, po prostu wierzbówka ma takie, to łuszczyny chyba ma, czy strąbki? Torebki, przepraszam, Boże. W każdym razie paluszkowate są te owoce. Długie, wąskie. Więc paluszki. Natomiast, natomiast jabłuszka Pana Jezusa, bo są okrągłe i myślę, że mają kwas, w ogóle mają kwas jabłkowy. Bardzo dużo kwasu jabłkowego i pachną w ogóle liście, herbata z rzepika pachnie jabłkami.
Więc po prostu jakoś tak organoleptycznie ludzie skojarzyli to z jabłkami. Bardzo często było tak, że dodawano właśnie święte nazwy typu Jezusa czy Maryi do jakichś określeń, bo to była roślina właśnie święcona, więc właśnie na przykład wierzbownicę kosmatą, dobrze mówię, polską nazwę, bo ja często zapominam, tak? Epilobium hirsutum, tak? Nazywano anielskimi włosami, bo też się otwierają potem te owoce i mają ten puch. Z tymi paluszkami to jest w ogóle ciekawa historia, bo to był jeden z pierwszych wywiadów, które robiłem na temat Matki Boskiej Zielnej. Moja informatorka powiedziała mi właśnie, że bardzo ważne są te paluszki, że koniecznie trzeba je święcić, ale nie potrafiła opisać w ogóle wyglądu tych paluszków dokładnie. Mówiła, że to ma fioletowe kwiaty i to rośnie w rowie przydrożnym. No więc ja zebrałem informatorce 30 gatunków z tej wsi właśnie mojej i jej wsi, które rosną. I przynoszę, mówi, to nie jest żaden z tych gatunków. I ja ją zawiozłem do tego miejsca właśnie, gdzie był ich dom. I ona mówi, zaraz panu pokażę, bo ja to zbierałam w latach 30., jak byłam małym dzieckiem, czy 40 bardziej pewnie. I może jeszcze rośnie. I poszła tam i pokazuje tą, a mówi, to jest to. Czyli jak bardzo ważna jest też znajomość miejsca. My tak naprawdę, ludzie, którzy mieszkają w jakiejś miejscowości, nie są botanikami, są zwykłymi, prostymi ludźmi, nie mają kluczy, ale mają taką mentalną mapę. I oni są o tyle pewniejsi tych oznaczeń, że oni nie pojawiają się w jakimś takim miejscu anonimowym, tylko jest to miejsce na przykład, gdzie od dziecka wypasali zwierzęta, gdzie chodzą na spacery, więc tam każdy element tej flory jest znany, tak? I ludzie mają w głowie taką mapę, tak? Koleżanka moja z Warszawy, etnografka i botaniczka Iwona, teraz Iwa Kołodziejska, stworzyła pojęcie mentalnego zielnika. Mają taki gdzieś w głowie mentalny zielnik, i ludzie mają nie dość tego, do tego zielnika bardzo często dołączony w głowie pierwszy moment, gdzie tą roślinę zobaczyli. Wyobraźmy sobie, że nasza wiedza to jest taki zielnik i przy każdym gatunku jeszcze mamy. Aha, pierwszy raz tą roślinę widziałem, jak powiedzmy poszedłem z ojcem na spacer, jak miałem 3 lata, albo jak mi tam jakaś ciocia dała, tak? I to jest bardzo ważny moment takiego wtajemniczenia w tą roślinę. Znowuż etnobotaniczka estońska, profesor Renata Sukant, mówi o tak zwanym herbal landscape, czyli jakby krajobrazie zielnym, że właśnie no widzimy, tak jak mówię o tej mapie mentalnej, że mamy po prostu pewną mapę i my chodząc na spacery, wchodząc w interakcje z roślinami, my się uczymy tej flory. I teraz dlatego tak bardzo takim na przykład strasznym momentem jest przesiedlenie, tak jak na przykład Łępów przesiedlono, albo wyjechanie do miasta, bo my nagle się znajdujemy poza tą mapą mentalną, poza naszą wsią i wtedy dużo trudniej zinterpretować na przykład tą wiedzę, czy ten jaskier, który rośnie w łazienkach, czy to jest ten sam jaskier, który rósł w mojej wsi, czy nie. Ja sobie pozwolę jeszcze na króciutki komentarz, ponieważ też trzeba pamiętać o tym, to pojawiało się w prezentacji, że pewne zwyczaje zaniknęły, chociażby to, że wiele roślin święconych właśnie z okazji Matki Boskiej, Święta Matki Boskiej Zielnej, czyli w niebowstąpienia na Świętej Marii Panny, były używane potem, zasuszone i przechowywane po to, żeby chociażby wykorzystywać je jako podciółka pod głowę zmarłego, czy wyściółka w ogóle trumny. O tym się już w zasadzie nie pamięta, nie wie o tym, a rzeczywiście te związki tutaj etnobotaniczne są bardzo silne. Kiedyś prowadziłam właśnie takie badania makroszczątków znalezionych w grobowcach pod Bazyliką Jasnogórską i okazało się, że rzeczywiście praktycznie wszystkie te rośliny były znane ze święcenia
grobowce pochodziły z XVII wieku, ale jeszcze właśnie etnografowie polscy XIX-wieczni odnotowywali je jako rośliny zwyczajowo święcone w takich bukietach. Powiem dalej, jest praca australijskiego historyka, który badał procesy czarownic w Polsce i on odnalazł, nawet niektóre nazwy się pokrywają z tych roślin z bukietów, z tych roślin jeszcze z procesów czarownic ze średniowiecza, czyli ta, no ta wiedza była na pewno bardzo, bardzo obszerna i my teraz mamy takie strzępy tego. I pewne aspekty w ogóle, że tak powiem, no, użytkowania, otoczenia się zmieniają. Nie mamy strzech na przykład. A spotkałem się z tym, nie chcę teraz tutaj tak na szybko mówić, jakie to było źródło, ale z tym, że w okolicach Małopolsce sadzono rojniki na strzechach, które miały chronić przed piorunami. Okazało się, że to jest związane już w starożytności, w starożytnym Rzymie. Rojnik był rośliną związaną z Jupiterem i nawet Jovi Barba, czyli broda Jowisza. Nazwa łacińska jest tej rośliny. I też na przykład w Chorwacji się sadzi rojniki przy wejściach do domu. Mają strzec domu przed złem. Ale właśnie przez to, że my nie mamy strzech, no to teraz już na świętego Jana zatykano w strzechy roślinoochronne. Pisał o tym, wtedy było dużo piorunów w czerwcu, tak? Były burze właśnie świętojańskie. I pierwsza w ogóle mapa wykonana do Polskiego Atlasu Etnograficznego pod redakcją, ta pierwsza wersja to miała być pod redakcją Moszyńskiego i Klimaszewskiej, jeszcze przed wojną, to pierwsze pytanie było na temat właśnie zatykania roślin w strzechy w noc świętojańską. I tam była Polska podzielona, bo tam gdzieś tam zatykano Bylice, a gdzieś tam Łopian, a gdzieś tam coś. A w tej chwili w ogóle tego fenomenu nie mam, tak? Jeszcze można na Zielone Świątki, też był zwyczaj przyozdabiania domów gałęziami, tak? Więc jeszcze można na murowanym domu przywiązać, czy przykleić gałąź, lipy, czy brzozy, natomiast już tych strzech nie mamy. Ludzie dawniej robili narzędzia, tak? Robili sztyle do trzonki, do siekier, do kosiska i tak dalej. I to wszystko jakby no, jest nieadekwatne w tej chwili, więc teraz to możemy mówić tylko o roślinach na herbatki lecznicze, do jedzenia. I rzeczywiście no, mamy jakieś takie nowe też fenomeny. Mamy zjawiska takie, że coś tam się rzeczywiście robi modne i ludzie zaczynają zbierać. I przykładem takiej nowej rośliny jest czosnek niedźwiedzi, który mamy bardzo słabo poświadczony w tradycji polskiej. Ja znam tylko jedno niepewne źródło gdzieś tam ze Spiszu, że był używany, natomiast ogólnie był w Polsce, nie był używany. Nie tyle nikt go nie jadł. Nowy gatunek, co nowa moda, prawda? Bo to w tej chwili zrobiło się bardzo modne. Gatunek jest rodzimy dla Polski. Moda jest rodzimy dla Polski, ale właśnie użytkowanie jest nowe, ale gatunek powszechnie używany w wielu częściach Europy, tak? Jest to gatunek używany i od dawna w niektórych częściach Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Austrii, na Bałkanach. Nawet pisał jeszcze chyba Mauricio o tym, że był w Karpatach Wschodnich używany, ale akurat Polacy go nie jedli. A teraz jest moda, bo są modne zioła kulinarne, tak? Są modne takie mocne w smaku dodatki. Kiedyś ta kuchnia chłopska unikała tych mocnych smaków. Ludzie chcieli się najeść, a więc wszystko było dobrze ugotowane, słodkie, tłuste, tak? Więc ceniona była śmietana. A teraz to cenimy gorzkie zioła, tak? Mamy za dużo kalorii, potrzebujemy sobie to jakoś to trawienie poprawić, więc właśnie tutaj się ceni zioła prowansalskie, jakieś tam czosnek, niedźwiedzi i tak dalej, po to, żeby właśnie przydać jakiejś takiej magii temu jedzeniu, żeby to jedzenie było unikalne, było smakowo, odróżniało się od tego prostego jedzenia ze sklepu. Szanowni Państwo, niestety jesteśmy już po czasie, także bardzo chciałem podziękować. Jest jeszcze takie pytanie, czy można polecić publikację na temat wianków, roślin składowych i funkcji wianków, ale już chyba nie zdążymy odpowiedzieć na to pytanie. W jednym zdaniu powiem. W jednym zdaniu, proszę. Napisałem o tym, o ile pamiętam, posta na blogu lukaszluczaj.pl, natomiast po angielsku, w Journal of the Pharmacology jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję za
Wspaniały odczyt i teraz dyskusję. Myślę, że żeśmy poszybowali w różnych kierunkach znajomości roślin. Bardzo dziękuję za ten temat i przekazuję głos pani prezes, profesor Annie Mikule. Proszę Państwa, dziękuję za ciekawy wykład i niezwykle obszerną, interesującą dyskusję. Myślę, że to była uczta dla naszego ucha i ducha. 19 września odbędzie się kolejne webinarium pod tytułem 100 lat roślin, to jeszcze nie łąka, czyli dlaczego botanik powinien badać także zwierzęta. Prelegentem będzie dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Marcin Zych, który przecudnie potrafi opowiadać o roślinach, ich walorach i potencjale, a także o związkach ze światem zwierząt. Żaden z tych dwóch światów, to jest roślin i zwierząt, nie jest w stanie funkcjonować odrębnie. Wzajemnie się uzupełniają, a w centrum tego świata znajduje się człowiek, który bada, poznaje i opisuje te zależności. Dla zachęty dodam jeszcze, że profesor Marcin Zych w tym roku został wyróżniony medalem imienia Władysława Szafera, który jest przyznawany przez Polskie Towarzystwo Botaniczne za wybitne osiągnięcia naukowe. Tak więc zapraszam wszystkich Państwa do uczestniczenia w przyszłym webinarium organizowanym przez Polskie Towarzystwo Botaniczne i Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego. A dzisiaj bardzo dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję panu prelegentowi, dziękuję moderatorom i również wszystkim uczestnikom za aktywne uczestnictwo w wykładzie. Dziękuję ja tylko bardzo. Chciałem na koniec podziękować wszystkim i od Państwa dostałem kolejną potężną paczkę pytań, ale to już tym razem. Ja mam czas. To ja przekażę pytania. Natomiast to jest na kolejną godzinę chyba. Także odpowiedzi mogą ukazać się na przykład na stronie internetowej towarzystwa, także możemy kontynuować. Możemy właśnie spróbować coś takiego też, żeby odpowiedzieć na pytania. Bardzo dziękuję. Dziękujemy Państwu. Dziękuję. Do widzenia i do spotkania następnym razem.